wszystkim, dzisiaj witam Was w kolejnych ulubieńcach, są to ulubieńcy września. Pojawiają się dosyć późno, ale wiecie, że mój początek października był dosyć zwariowany. Byłam na koncercie, także nie było mnie na początku października, dopiero teraz na spokojnie jestem w stanie tych ulubieńców dla Was nagrać. Także ze wstępu to chyba tyle i przejdziemy już do poszczególnych kategorii. Zacznę od kosmetyków i mam tutaj jeden produkt, który chciałabym Wam polecić. Już Wam kiedyś o nim mówiłam. Ostatnio powróciły do mnie te perfumy, to znaczy powróciłam do używania ich, dlatego że bardzo kiedyś lubiłam ten zapach i wiecie, ja tak mam, że przez jakiś czas używam, potem przestawiam się na inny zapach. Justin Bieber The Key. To jest tak piękny zapach, mi się w ogóle ten zapach kojarzy strasznie ze świętami, więc w sumie nie wiem dlaczego wróciłam do nich już jesienią, ale bardzo, bardzo lubię ten zapach. To jest moje pierwsze opakowanie i jest ich jeszcze dosyć sporo, bo nie wylewam na siebie pół opakowania, troszeczkę mi ich szkoda. Ale zapach jest naprawdę intensywny i wystarczy psiknąć się dosłownie raz czy tam dwa razy i zdecydowanie wystarcza. Przechodząc teraz do kolejnej kategorii, którą są rzeczy. W tym miesiącu pod te rzeczy dorzuciłam też kategorię miejsce, dlatego że pierwszy raz mam w sumie, może nie pierwszy raz, ale bardzo rzadko polecam Wam jakieś fajne miejsca. Tym razem udało mi się odwiedzić bardzo fajne miejsce. Było to w sumie na przełomie września i października, ale jeszcze postanowiłam dać to do ulubieńców września, żeby szybciej Wam o tym powiedzieć. Jak wiecie, będąc w Krakowie, o czym zresztą za chwilę będę jeszcze mówić, odwiedziłam miejsce Frozen Rolls, czyli miejsce z lodami tajskimi. Powiem Wam szczerze, bardzo chciałam zawsze tych lodów skosztować i właśnie udało mi się to zrobić, będąc na Kazimierzu w Krakowie. Tam akurat mieszkaliśmy i obok nas były te lody. Ja już wcześniej o nich słyszałam i naprawdę bardzo chciałam ich skosztować. Te lody tajskie są teraz takim wielkim hitem, ale te naprawdę były tam przepyszne. Jeśli będziecie w Krakowie właśnie na Kazimierzu, bardzo Wam polecam odwiedzić to miejsce. Możecie sobie wybierać smaki, łączyć je. Tak naprawdę możecie łączyć owoce z jakimiś cukierkami i tak dalej. Pan przy Was to wszystko robi. Także wiecie, widzicie powstawanie tych lodów, no i naprawdę w smaku są przepyszne, są to takie naturalne lody. Te naprawdę bardzo mi smakowały i zdecydowanie to miejsce polecam Wam odwiedzić. Dalej przejdziemy do filmu i serialu. Serialu w tym miesiącu żadnego nowego nie odkryłam, dalej jestem na tym, na czym byłam ostatnio. Natomiast jeśli chodzi o film, byłam w kinie na filmie Nerw. I powiem Wam, że film mi się bardzo podobał. Naprawdę staram się chociaż raz w miesiącu pójść do kina, żeby móc Wam coś polecić. I to był jeden z lepszych filmów, jaki widziałam w ostatnim czasie, tak naprawdę nie zawiodłam się na nim w ogóle. Też idąc na niego, nie czytałam żadnego opisu, tak naprawdę nie wiedziałam, czego się spodziewać. Mniej więcej tylko koleżanka, z którą szłam, powiedziała mi, o czym jest ten film. I jak na niego poszłam, byłam w tak totalnym szoku, w ogóle koniec tego filmu, ta akcja, tak naprawdę tam wszystko dzieje się jednej nocy, a tyle rzeczy się dzieje. Także polecam Wam zdecydowanie zobaczyć, przede wszystkim też akcja jest grana w Nowym Jorku. Także Nowy Jork nocą, naprawdę świetne widoki i film bardzo, bardzo fajny i naprawdę godny obejrzenia. Słuchajcie, coś to szybko leci, bo jesteśmy już na wydarzeniach i nie wiem czemu, chyba w tym miesiącu nie miałam za dużo rzeczy do polecenia, tych ulubieńców chciałam regularnie nagrywać, stąd też będą oni dosyć krótcy, tak mi się wydaje. Także przechodząc do wydarzeń, są takie trzy ważne wydarzenia. Przede wszystkim koncert Justina w Berlinie, który był najbardziej spontaniczną decyzją mojego życia, dlatego że kupiłam na niego bilety dzień przed i w jeden dzień zdecydowałam się razem z Marcinem i z moją koleżanką Martyną, których pozdrawiam, pojechać na ten koncert i powiem Wam, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, bo tak naprawdę ja cały czas wyczekiwałam koncertu kolejnego, który miałam tak naprawdę być na nim na jako pierwszym, czyli w Belgii na początku października i byłam taka nastawiona, wiecie, że dobra, jeszcze miesiąc, za miesiąc pojadę na koncert i w ogóle. Po czym nagle okazało się, że jadę na koncert na drugi dzień, także ja tam jechałam i tak naprawdę nie dowierzałam, że ja idę na ten koncert. Dopiero wchodząc tam tak naprawdę i widząc Justina na scenie, dotarło to do mnie, że przyjechałam tutaj. Następnie koncert The Vamps w Krakowie, na który zostałam zaproszona przez Coca-Colę i powiem Wam szczerze, że tak się cieszę, że miałam okazję w ogóle poznać chłopaków. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że będę miała taką okazję. Byli bardzo mili. Chwilkę tam z nimi pogadałam i naprawdę było przemiło. Zrobiłam sobie tam z nimi selfie, potem zrobiliśmy sobie takie zdjęcie normalne. Co do samego koncertu, tak samo mega fajne wydarzenie. Bardzo się cieszę, że mogłam tam być. Świetnie się bawiłam, były moje ulubione piosenki, na które tak czekałam i się ich doczekałam. Także naprawdę świetna zabawa i jakbym miała jeszcze raz zdecydować, to na pewno bym poszła i pozdrawiam wszystkich, którzy tego dnia podeszli do mnie, zrobili sobie ze mną zdjęcie, pogadali, naprawdę było mi bardzo, bardzo miło. W połowie
pod koniec właściwie września byłam na gali Kobieta Roku Glamour, już drugi rok z rzędu i gala naprawdę bardzo mi się podobała. Gratuluję wszystkim, którzy wygrali. Naprawdę fajne wydarzenie. Miło było tam znowu się pojawić. I ostatnia już moja ulubiona kategoria. Przede wszystkim moja ulubiona piosenka w ostatnim czasie. We wrześniu pokochałam ją na maksa i teraz słucham jej cały czas i miałam okazję usłyszeć na żywo. Tak, jest to Let Me Love You. Dalej mój drugi wielki ulubieniec, którym też jakoś we wrześniu, koniec sierpnia, początek września zaczęłam słuchać tej piosenki nałogowo, czyli piosenka Closer. Dalej jeśli chodzi o piosenki Justina, to w sumie za sprawą koncertu, bo jak usłyszałam te dwie piosenki na żywo, to tak mi znowu się w nie wkręciłam. Pierwsza z nich bardzo wzruszająca, piękny tekst, naprawdę każdemu polecam posłuchać, czyli piosenka Purpose, od której tak naprawdę tytuł ma cały nowy album Justina. And you've given me the best gift that I've ever known. You give me purpose. I druga piosenka, chyba nikomu nie muszę jej przedstawiać. Sami zresztą posłuchajcie, bo nie ma osoby chyba, która by jej nie znała. Co do muzyki, jeszcze dwie piosenki polskiej artystki, natomiast naśpiewane w języku angielskim, bardzo mi się spodobały. Po gali SK Music Awards strasznie mi się wkręciły, także piosenka Cool Me Down i Elephant. Szybko to jakoś poszło, no mi w nagrywaniu szybko nie poszło, bo mój aparat dzisiaj ze mną w ogóle nie współpracuje i co chwilę się wyłącza. Także mi nagranie troszeczkę dłużej zajęło, filmik chyba po zmontowaniu wyjdzie krótki, ale mam nadzieję, że wam się podobało, standardowo dajcie kciuka w górę. Kolejni ulubieńcy już za miesiąc, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!